Halo? Czy mnie słychać? Cześć wszystkim z tej strony PG i w życiu nie zgadniecie! Zaraz. Pobawię się w menu głównym. Tak jak kurde ze starych dobrych czasów podczas pierwszego odcinka. No więc? To jest odcinek numer 60. 4 zgaduję i sesja 20 z Persony 3 Portable. Ale to nie wszystko. Zapewne jeszcze zdążyliście zauważyć swoimi uszami pewną zmianę. Otóż tak! Kupiłem sobie nowy headset i mam nowy mikrofon i mam nadzieję, że mnie o wiele lepiej słychać niż poprzednio. Czemu kurde zaraz? No, dobra, tak jest lepiej. O kurde. Tak więc no, od tej sesji same nowości, nowy semestr, nowy odcinek, nowa sesja nagrywania, już do szalonej dwudziestki żeśmy doszliśmy, ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. I przy okazji też mój mikrofon jest trochę zbyt czuły, że tak powiem, a niestety czułości obniżyć nie mogę. Chuj wie dlaczego, tak więc mam nadzieję, że żaden motor czy samochód nie będzie jechał za okna i za oknem i nie spierdzieli niczego. Tak czy... ale ten... może tam jakoś to ogarnę, mimo tego, że normalnie w panelu sterowania tego zrobić nie mogę. Okej, no to... zaczynamy. Mam nadzieję, że podobało wam się tamte intro. To jest właśnie intro zrobione specjalnie pod wersję Portable Persony 3. I na początku mi to intro nie za bardzo się podobało, ale potem już tak trochę, no, przyzwyczaiłem się do niego. Ale dobra. Let's go! Tu ostatnio byliśmy. Tak więc no, o ile dobrze pamiętam, w ostatnim odcinku musiałem wrócić do Tartarusa, ponieważ... i przy okazji też ten mikrofon wyłapuje to, co u mnie w słuchawkach się dzieje. Mam nadzieję, że... żadnego echa, kurde, mi tutaj nie będzie. I tak, ostatnio musiałem wrócić się do Tartarusa ze względu na to, że musiałem uratować paru ludzi. No i oczywiście to oznaczało, że leveling trochę się porobiło. Tak wygląda mniej więcej na stream. Ja mam 40 level, oczywiście najlepszy ze wszystkich. Żadnych nowych skilli chyba nie mam. Yukari potrenowałem. W sumie to, kurde, ja sam nie pamiętam, czy oni coś nowego się nauczyli, czy nie. Możecie sobie sami zobaczyć, ja nie pamiętam. Chyba Junpei nowego skilla się nauczył. Ulepszonego tego. Ulepszone Agi się nauczył. Mitsuru... chyba to się nauczyła. Nie jestem pewien, kurde. To powoduje, że przeciwnik panikuje, czyli kolejny bezużyteczny status efekt. Chyba status defekt, kurde. Nie, Akiko chyba niczego nowego się nie nauczył, ale Elekbus dostanie za level i będzie miał ulepszone elektryczne ataki, co jest zawsze dobrą sprawą. Ta Fuka chyba też nie ma niczego nowego. O, za level dostanie Healing Wave. Czyli no, tak jak to mówi ten... ta pomoc, to... jeżeli wejdziemy na następne piętro, to nam trochę HP się ulepszy, znaczy się zregeneruje. Aegis chyba nic nowego nie ma, Rexia nie trenowałem, co oznacza, że będzie z nami się teraz lał. Kena i Shinjiro też nie używałem, ponieważ ich levele są duże. Były, albo raczej były duże w porównaniu z całą resztą. No, czy mam jakieś nowe persony? A, no tak. Mam parę nowych person, więc tak, co do tego, mam ten, zaraz, który to był, to chyba ty byłeś, Details, tak, dałem mu Growth 1, żeby dostać ten skill card Endure Dark, co dzięki czemu, no, zniesiemy jeden atak ciemności, to nam się przyda. Co tam jeszcze? Ciebie chcę połączyć z tobą, o ile dobrze pamiętam, żeby dostać personę, która da nam skill carda Bufudain. Tylko niestety ona jest na 47 poziomie, więc niestety będę musiał jeszcze trochę poczekać. Ty?
nam bufule dasz za level i masz growth 1, tak więc zajebiście. Będę musiał te lepsze growthy pokupować, bo z jedynką kurde strasznie mozolnie to idzie. Ty raczej niczego nie masz. No i smok powietrzny jest niebezpieczny, oczywiście najlepsza persona na całym świecie. I jeszcze co do przedmiotów, oprócz tego zwykłego śmiecia, którego dostaję zawsze. Dostałem. Miałem naprawdę dużo szczęścia. 2 Magic Mirrory i 2 Attack Mirrory. A i jeszcze jednego homunculusa. Widzicie? Tak więc no. Ja dotrzymuję kurde słowa. Nie to co niektórzy youtuberzy, szczególnie taki jeden, który się nazywa Burdel i który robi homunculusy tylko i wyłącznie dla wyświetleń i później mówi, że nie ma homunculusa. A ja proszę bardzo, widzicie? Mam jednego! I co? I co? Nikt mi nie podskoczy, kurde, dobra. Czy mam jakieś questy do zrobienia? Już lekka siara się robi, że ja pierdziu. Czy może już wziąłem od niej? Zrobiłem coś. Nie, chyba zrobiłem, oddałem ten quest do tego. Jak to się nazywało, kurde? Czy mogę? A nie, tego już nie zrobię, niestety. Tam z tymi jakimiś tam musiałem rozwalić iluś tam przeciwników i coś tam musiało z nich wydropić. Ja to dla niej oddałem i myślę, że już jest w pożądalu. Kurde, powinienem mój poprzedni odcinek był ogarnąć, ale dobra, nie ma już nic do roboty. Spierdalam. Hell yeah! Jestem zmęczony. Siema chopie, jutro jest pełnia księżyca. Pamiętasz? Ostatnim razem było ciężej niż... ale tym razem będzie ciężej niż ostatnio. Słyszałem. Zostało nam tylko 4 cienie. Może stają się desperatami. Albo może ten następny jest po prostu niewiarygodnie silny. A Junpei, daj spokój, z moim smokiem powietrznym to będzie popierdółka. Ups, haha, nie powinienem był tego mówić. No cóż, możemy to znieść. Oczywiście, że tak. Kto kurwa chce ze mną gadać? Kenji? Oh my fucking god! Nareszcie! Nie, nic nie robię po szkole. Tak, tak, pogadamy. Pogadamy, tak. Zabiję gębę. No. Jesus Christ, ja pierdolę. Pierwszy z... No nie. Dobra, przed tym Tatsumi Port Island Station, kiedy Junpei szedł sobie do domu. Yo, Chidori, how's your hand? I don't see anything. Not even a scar. Przy okazji też mam nadzieję, że gra będzie płynna, bo komp jest świeżo po formacie, więc powinna kurde być. Did it heal that quickly? No raczej. What do you do to make yourself feel alive? Podcinam sobie żyły ja osobiście. I don't know. Breathing, I guess. To też działa. You know, I never really thought about it before. How about you, Chidori? Kurde, ja się boję, że jak się podrapię gdziekolwiek, to ten mikrofon to wyłapie. Maybe. Czy po brodzie, czy po jajach, czy gdzie indziej. I don't understand myself very well. I see. To tell you the truth, there is one thing that makes me feel alive. Podcinanie sobie żył. When I get to play hero. In the darkest hour, unknown to all but a few, the chosen ones stand against the forces of evil. Our hero, Junpei, fights to protect the world from these terrifying monsters. W sumie to rozumiem Junpeia, no. Taki zwykły cieć ma szansę zrobić coś niezwykłego. Well, you get. W sumie to... Myślę, że on tak naprawdę nie chce, żeby ta czarna godzina odeszła, zniknęła, że tak powiem. Chociaż z drugiej strony... Kto by chciał. You're supposed to laugh. So. Do you fight all alone? Hey, I was just kidding around. You fight during a time that no one knows about, right? So then, no one knows what you've been doing either. Niestety. That means you'll never receive any recognition. Niestety. I'm impressed. I didn't know you're that kind of guy. O, się uśmiecha. Junpei to pułapka, uciekaj od Maryi. For real? You actually believe me? Tell me more.
You really want to know? Aha, na serio. Okay, but don't tell anyone, alright? Ta, na pewno, napowie tym swoim przydupasom rewolwer Jezusowi i Mojżeszowi. You see, there's this special power called persona. Oho, dziękuję. Those who have it can defeat the monsters. Jakby tak powiedział komukolwiek, to by ten ktokolwiek nie pomyślał, że szurnięty jest czy coś. That's what I meant by the chosen ones. My friends are fighting too. And ever since I joined them, we've been kicking some serious ass. Sounds like fun. Are you the leader? Because it sounds like you're pretty strong. Pewnie powie, że tak. Yeah. Oczywiście. I guess you could say that. Junpei, ty kłamco. I mean, without me, things would just fall apart. Chyba sobie żartujesz. Bez mojego smoka powietrznego by wszystko się rozpierdziło. Someone's gotta be in charge, after all. It's pretty tough being a leader. Nawet kurde pokeboli nie masz, mimo tego, że nosisz czapkę, ty kłamco jeden. It's time for me to go. I'll see you tomorrow, right? Zobaczymy się jutro, coś mi się wydaje. Chidori wyszła. Poszła raczej. Bo jest na zewnątrz. Tomorrow, huh? Alright! Ta. Okej, kurde, Kenji! Ostatnia twoja szansa! S-Link! Classmate Magician rank 9. Mam mi kurde dzisiaj 10 skoczyć. Jestem zmęczony. Ej, co tam, idziesz do domu? Tak, idziemy, choć Naruto poglądamy. Ha, ta. Dawaj mi level. Iwato daj strip mal ramen shop kakakure. Ta, nieważne. Ślurp. Cholera, to było dobre. To ramen nowy, ten ramen jest naprawdę bombowy. Nie ma mowy, że mógłbym wyjechać z tego miasta, chopie. Cóż, pani Kano musi być już w Kyushu. Prawdopodobnie przygotowuje się do ceremonii ślubu. Wygląda na to, że Kenji się zgubił w myślach. To znajdę ci mapę! Co zrobisz? Ukradnij jego jajko. Ej, oddawaj to, chopie! To jajko, to wszystko, co mam na tym świecie, chopie, oddawaj je! Ale kurwa, ja ci nie grzebię w spodniach, debilu! Kenji jest wściekły! Ty i Kenji pogadaliście się chwilę. Ach, cholera! Nie, chopie, spędzanie czasu z tobą nigdy nie jest nudne. No ale to, mimo tego, że to powiedziałem, chciałbym znaleźć dziewczynę, chopie. No, zeswatamy ciebie. Naprawdę kto? Ktoś z twojego akademika? Może powinienem tam się rozwalić całe miejsce? Haha. Śmieszne. Och, no nie. Haha, nie chodziło mi o to. O kurwa, przecież miałem pójść do sklepu. No, tak czy inaczej, myślałem. Kiedy Emily mnie zostawiła, była naprawdę smutna, ale nie jestem pewien, dlaczego była smutna. Czy naprawdę kochałem Emily? A nie, czy to on chyba był smutny? Czy naprawdę kochałem Emily, czy tylko to było... Czy tylko kochałem ideę bycia w relacji z nauczycielką? Myślałem nad tym i myślałem. I myślę, że Naruto to najlepsze anime na świecie! I po prostu nie wiem. Ale to co wiem, to to, że jesteś moim kumplem! O, dziękuję. Tak, jestem twoim kumplem. Ach, chłopie, wybacz za to, jestem takim idiotą, jestem... to takie niezręczne. Wygląda na to, że Kenji żałuje tego, co powiedział. Okej, no to w takim razie nie jesteśmy już kumplami, oddawaj twoje jajko z ramena. Oczywiście. Proszę, chłopie, weź to. Handmade choker. Będę mógł się ten zadusić. Zrobiłem go dla ciebie, chopie. Myślę, że będzie na tobie dobrze wyglądał. Nie masz zbyt dobrego poczucia mody, to prawda. Więc chciałem ci pomóc. No w końcu tak robią najlepsi kumple, nie? Po prostu weź to! No dobra, wezmę. Wygląda na to, że możesz liczyć na Kendiego, nieważne co.
O tak, tylko że ja mu cały czas kurde pomagałem. Max! Jest! Pierwszy social link zaliczony! Jesteśmy w połowie gry! Oh my god! Karta do mnie mówi. Za dużo narkotyków. Nie, zaraz, przecież będę mógł wieczorem wyjść i ponakupywać sobie wszystko. Oh my god, będę mógł teraz stworzyć fajną personę z tej arkany, ale... Ja mam smoka powietrznego. Jest! Ta muzyczka! Tak! Mam teraz więź, która nie może być rozwalona. Chyba, że ktoś sadzi mnie brudne łapska. Cholera, co jest ze mną nie tak? Czemu tak się zachowuję? Kelnerka, proszę dać mi jeszcze 10 jaj! Sasuke! No. Okej! Okay. Byłem z Kenjim i postrzelili mnie i jakaś karta ze mną gadała i ukradłem mu jajko. Ale nie te jajko, tylko z ramen, kurde. Dobra. Chodźmy. Muszę kurde ogarnąć. O, siema. Tak, fajny dialog. Przestań stalkować nasz akademik, idiotko. Bo zadzwonię na policję. Dobra, dawaj. Dwóch ludzi uratowałem chyba. Mata Rukadża. Od czego to jest? Od ataku? Jest wciąż jeszcze więcej. Jest więcej. Malachit razy 20. Jeszcze więcej, to trzech ich było. Mediarama. O, to już nam się przyda. Okej. Okay. Trzeba teraz posprzedawać niepotrzebne śmieci. Tak. Panie policjancie, proszę mnie obdarować tą kasą za ten złom, który panu sprzedaje. Dziwne, że że do tej pory policja nie zainteresowała się tym, że jakiś tam członek ich drużyny. Czy mi się zdaje, czy to będzie coś dobrego? Graves of Dawn. Zobaczmy. Kurde, buty świtu. Kto by tak nazwał, kurde, jakiekolwiek buty? Pewnie! Dawaj mi, bo ja jestem najważniejszy. W sumie? Reksio ma ekwipunku bose łapki i największe uniki ma z nas wszystkich. Dobra, trzeba będzie jeszcze ogarnąć ekwipunek dla Kena i Shinjiro. Ale na... Nie, stop, stop. Sel. Okej, okay. Z akcesoriów raczej. A, zostawię to sobie. Czasem tutaj nie dostałem czegoś fajnego do sprzedania. O, mogę moje kurde sztuczne dziecko jest warte 5000 jenów. Weź wypierdzielaj. Nie. Niestety nie ma nic. Dobra. Tak, mogę sobie nową broń kupić. Raczej... Seksowna lanca dla kurde ośmiolatka. No chyba was popierdoliło, ale dobra. Potrzebuję tego ataku, nie? W końcu teraz pójdzie z nami się lać... na ten, przeciwko bossowi. O! Lepszy nożyk dla Reksia. W sumie chcę kupywać jeszcze inne rzeczy dla innych. Najpierw ekwipunkiem się zajmę, zbroją. A najpierw oczywiście dla mnie, bo ja muszę być w tej walce, nie? Dobra.
Czy mi się zdaje, czy kurde ta gra klatki gubi? To mnie wkurza. Plus 4 agility. A dla Rexia? Tylko plus 2, więc nie ma co. O, dla Kena by się przydało. Ja pierdzielę. 50 plus do defa. O! I kurde, ponad 50 do tego, do uników. To nam się przyda. Sell. Może powinienem... co powinienem... A, no właśnie. Rob of Salvation. A, to moje, dobra. Było raczej. Ciche sandały. I może... Chwila. To potrzebuje bardzo mocno lepszych statów. Raczej nikt mi się wydaje, aż tak bardzo nie potrzebuje. A Aegis. Patrzyłem ją chyba przed chwilą, ale... Nie jest tak źle. Nie będę wydawał pieniędzy, tylko żeby dostali plus 10 do czegoś tam. Więc hej. Akcesoria może? O, nowe coś. Oczywiście do HP nie ma, więc no niestety. No. Teraz antyki. Bo nakupujemy mnóstwo kart z Pokemonami. Nie. For card, oczywiście. Chwila, moment. Co ja takiego dostałem? Item. Nie, stop. Mataru Kacza. Co to jest? To chyba od ataku, nie? Więc muszę zobaczyć. Dawaj, Aegis. Mataru Kacza. Tak, od ataku. Zwiększa nam wszystkim. Szkoda, że auto Tarukadża nie mam. Dla siebie. Jaka szkoda. Rakukadża mam za to. To jest od obrony. W sumie? Mediarama. Myślę, że dam. Dla smoka. Diarama. Zamiast Diarama dam. Tak. Tak, kurde, zapomnij! No, zajebiście. Czy chcę to... Windboost przecież miałem mu dać jeszcze. Ha! Dobra, więc tak, Windboost. Gdzie to jest? Czy mnie na to stać? O! Cholera, mogę tylko Growth 1 kupić, no trudno. Ta, dawaj. O, zajebiście. Auto Tarukadża. To jest od ataku na pewno, tak? Tak czy nie? To jest od obrony, to jest od ataku. Nam się kurde przyda, będziemy mogli przeciwników rozwalać jeszcze szybciej. No i... Magia plus 4. Kondycja plus 4. Ta, magia. I... O. Kondycja plus 2. Może jakiegoś skilla jeszcze? Resist elect by mi się przydało. Kurde, gdzie mogę rubiny farmić? I Megidolaon też by mi się przydał i Spellmaster. Chyba wszystko. Dobra, dawaj itemka. Homunculusy! Nie będę wydawał jeszcze. Widzicie, kurde? Tutaj też mogę sobie kupić sztuczne dzieci. Które umrą, kiedy ktoś użyje mu do Albohama. W ogóle, czy mogę jeszcze jakiś... Czy jest ciekawy ten skill? Zmniejsza HP o połowę wszystkich
przeciwników poprzez magię światła, nie? Nie. Nie, to jakiś efekt uboczny, to nie. Medium Ice Damage. O, malachity, już 99, kurde, mam. Muszę to jakoś ten... powydawać trochę tego. Gdzie malachity mogę wymarnować? Bo 99... Bo ten, to one są bardzo częste i... Ach, niech będzie. One są częste i nie chcę mieć ich 99 w tym, w plecaku. O! Chwila. Summer Dream. Unpredictable effect. A, no niech będzie. Niech będzie. I to chyba wszystko. Idźmy do apteki. Masz coś nowego? Item. Chyba nie masz. Pójdę tego sierściucha nakarmić. Zaraz. Nie, przecież nie mogę, bo... Tam, gdzie ten sierściuch jest, to nie mogę teraz pójść, bo jest wieczór przecież. A dawaj. Bo jestem bogaty. O, jeszcze jedno. O, idiot. Czuję się taki zajebisty. No i... Może odwagę sobie zwiększę. Tak. Horror House. Nie boję się, gdy ciemno jest. O, i moja odwaga nawet nie wzrosła. Znaczy, no wzrosła, ale nowej rangi nie dostałem. Good morning. Dzisiaj będzie pełnia księżyca. Nic nam nie będzie. Miło to usłyszeć. Martwiłem się, ponieważ to przyszło tak szybko po wakacjach. No. After school. A, dobra, dzisiaj nie mogę z nikim pogadać przecież. Ja pierdolę, co się dzieje z tymi klatkami, do cholery jasnej. Rozdzielczość razy dwa. Raz... Pomijanie klatek dwa dam, zobaczymy, czy to coś pomoże. Man, she wasn't at the station today. No pewnie. Maybe I should check again. Nie, nie rób tego. Yeah, on second thought, better stay put. The operations tonight. No właśnie. Now that I think about it, we're fighting to protect her too. Dude, that's so rocks. Maybe we really are like heroes. No raczej jesteśmy. Yeah. No. Don't move. O nie. Huh? Wait, that voice. O nie, kosmici przyszli po Junpei'a. Tak, to już kurde jest. Kurde, mojego smoka nie nauczyłem skilli, które kupiłem. Ja pierdzielę. Tylko Mediarama go nauczyłem.